A ja rezolucję. Wpłynął do mnie wniosek o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie opinii warunków zabudowy dla inwestycji budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami przy ulicy Marii Dąbrowskiej pod obrady dzisiejszej sesji w trybie paragraf 21 ust. 1 regulaminu dzielnicy 16 przyjęty na jest wymagana ilość podpisów. Czyli tu w tym momencie będzie głosowanie o wprowadzenie, a później będzie głosowanie, będzie dyskusja i będziemy głosować. Panie przewodniczący, ja taki wniosek formalny chciałbym złożyć. Chciałem złożyć taki wniosek, żebyśmy głosowali imiennie za tą uchwałę. No najpierw wprowadził, najpierw wprowadził. Odczep się kobietę ode mnie. Rozumiesz to czy nie? Pani Nadolska, rozumie pani? Ale ja mam prośbę. Halo. Bardzo panią proszę. Czy to nie jest pani... stanowisko, tylko sesja. Halo, przepraszam. Szanowni Państwo, to nie, nie wiem. To ja jestem od Dupina, ale w ogóle to nie jest przyjęte tutaj, żebyśmy się tak zachowywali. Staramy się tutaj jakoś normalnie zachowywać, nawet jak mamy różne zdania. Także poddaję pod głosowanie wprowadzenie danego złożonego projektu uchwały pod obrady dzisiejszej sesji. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego projektu uchwały pod obrady dzisiejszej sesji? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. A więc najpierw będzie wprowadzenie, czyli rozumiem, że tutaj referentem będzie pan Tomasz Grzyb. Tomasz Grzyb ma tą projekt uchwały, ale ma, tak? To proszę bardzo, referuje pan Tomasz Grzyb. Szanowni Państwo, nie będę się rozwodził, bo przed chwilą dosyć długo dyskutowaliśmy. Natomiast ja myślę, że w tej sytuacji, która naprawdę wynikła w dziwny sposób, ale myślę, że jakby nasza opinia w tej sprawie, jeżeli nie została podjęta tamten projekt uchwały, powinna być jednoznaczna. Podczas tamtej dyskusji wszyscy wyraziliśmy opinię, że budowa w tym miejscu budynku o tej wysokości, generalnie w tym miejscu, bo naprawdę zapraszam wszystkich Państwa po sesji na spacer w tamto miejsce, to jest bardzo mały teren. Żeby tylko jakby główne argumenty powiedzieć, bo mówię, no, każdy z nas wyraził swoje zdanie, ale opiniujemy, bo chcemy ratować to, z czego się nie dało ratować, bo i tak powstanie. Szanowni Państwo, ten teren jest naprawdę mały. Obok jest budynek czteropiętrowy, czterokondygnacyjny, przepraszam, parter i trzy piętra. W momencie, kiedy powstanie od niego w odległości tych kilkunastu metrów budynek dziewięciokondygnacyjny, czy też, nie wiem, dziesięcio, bo przyznam szczerze, nie wiem teraz, czy to jest parter plus dziewięć kondygnacji, czy dziewięć kondygnacji. Tak czy inaczej, nie ma to najmniejszej różnicy. Po prostu życie mieszkańców w bloku 37 już istniejącym. 38, przepraszam. 37 myślę, że będą odczuwać po prostu to, że mieszkają w wioski. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, naprawdę, wydaje mi się, że znaczy ja jestem przekonana, wydaje mi się, że każdy z nas jest przeciwny budowaniu takich dziwolów. Pan przewodniczący Komisji Infrastruktury powiedział, że gdyby on był osobą decyzyjną, nie zgodziłby się na wybudowanie tego budynku. Ja jako osoba decyzyjna przedstawiająca opinię mieszkańców, bo oni nas wybrali tutaj i podzielając zdanie radnego miejsca, decyzyjna mówię na tym etapie tutaj, jako głos Rady Dzielnicy, czyli głos mieszkańców, zachęcam do tego, żeby zagłosować naprawdę w sposób racjonalny i pokazać, że nasze stanowisko jest przeciwne budowaniu wszystkiego w każdym miejscu, wyglądającego co najmniej śmiesznie. Wszyscy mówili, że Nowa Huta jest terenem zielonym. Okazuje się, że jesteśmy terenem wybetonowanym. Ja jestem przeciwny budowaniu dziwolągów w miejscach, które tym bardziej utrudnią życie tym, którzy mieszkają tu już od lat. Dziękuję. Otwieram dyskusję na ten temat. Proszę bardzo, pan radny. Znaczy ja chciałem krótko powiedzieć i myślę, że może wokół tego chyba więcej się nie da. Po prostu ta uchwała moim zdaniem jest gorsza od tej, która nie przeszła, ale ona jest lepsza niż nic. Dlatego akurat ja będę głosował za tą uchwałą. Myślę, że tu nie ma nad czym dalej filozofować. Proszę bardzo, pan Tomasz. Ja powiem szczerze, że tak, ja się wstrzymam. Natomiast mam prośbę jedną do osób, które stworzyły tą uchwałę. Nie chciałbym, żeby to był papierek, który w przyszłym roku pokaże mieszkańcom, patrzcie się, jaki byłem dobry, zagłosowałem na nie. Ja chciałbym, że jeżeli Rada podejmie decyzję, że nie,
to niech radni, którzy się są pomysłodawcami, niech zmobilizują radnych miasta, niech zmobilizują mieszkańców. Jeżeli nie, to rzeczywiście niech to nie powstanie. Nie możemy doprowadzić do tego, żeby to był tylko papierek. Jak ja jestem fajny, głosujcie za mnie, na mnie w przyszłym roku. Dziękuję bardzo. Pan Zdzisław Prawiński, proszę bardzo. Po tym, co powiedziałem, proszę Państwa, nie chcę się powtarzać, ale do wypowiedzi pana Tomasza Grzyba, że kiedyś projektowali osiedla ludzie, którzy mieli uprawnienia potem i wiedzieli, co robią. Nie chcę tego rozszerzać, wiadomo o co chodzi. Natomiast mam nadzieję, że zostanie powiadomiona Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Wiktoria i napisze się odpowiedni protest, może zostaną zebrane podpisy, zobaczymy. Musimy się bronić przed tym, o czym tutaj pan Tomasz bardzo sprawnie i dokładnie mówił. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Radiuska. Nawiązując do wypowiedzi radnego Grzyba, oczywiście popieram jego wystąpienie i uważam, że jesteśmy dla mieszkańców. Spółdzielnia Mieszkaniowa Wiktoria wraz z mieszkańcami, z przedstawicielami powinna wypowiedzieć się na ten temat i jestem oczywiście przeciwko budowie obiektów mieszkalnych. Dziękuję. W terenie. Ja uważam, że przede wszystkim powinni się wypowiedzieć mieszkańcy tamtych bloków, bo jednak to ich będzie najbardziej zagrażało, prawda, nie nam, więc niech oni rzeczywiście jakieś podpisy zrobią, niech się jakoś zorganizują, jeżeli nie chcą, prawda? A ktoś jeszcze chciałby zabrać? Co prawda, taką małą uwagę mam odnośnie tego, że ktoś ma uprawnienia albo nie, to kiedyś było tak, że nie matura, lecz pęczera, oficera. I to, co my naprawiamy, za przeproszeniem w niektórych miejscach, to jest właśnie też owoc tego, co kiedyś ktoś wymyślił, mając uprawnienia. Tylko żeby naprawiać, to trzeba mieć uprawnienia. Tak jest. Trzeba mieć narzędzia, żeby naprawiać. Tak jest. A przede wszystkim uprawnienia. Dziękuję. Ktoś jeszcze? Ja jedną rzecz, bo dlaczego nie wie spółdzielnia? To mnie bardzo dziwi. Pani Małgosia mi tłumaczyła, że prawdopodobnie to jest teren obok jest gminy, tak? I dlatego... Może mają poczty. Ale są zebrania. Może mają poczty. Nie mają tego. Jeśli jest gmina, sąsiadem jest gmina, więc gmina to się nie wyjaśnia. Mówię o tym, że się tam buduje. Szanowni Państwo, ja rozumiem, że już nie ma chętnych do dyskusji. Czyli zamykamy. Przepraszam, jeszcze pan wiceprzewodniczący. Czy pytanie zadać projektodawcą uchwały? Nawiązując do wypowiedzi pana przewodniczącego, czy projektodawcy podejmą się takich działań faktycznie zmierzających do zablokowania tej budowy? Jakich działań? Znaczy ja mogę powiedzieć jako... To nie do mnie pytanie. Szanowni Państwo, ja... tak jak... Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jak głosowałem za tym, żeby te budynki, które już stoją, żeby powstały, tak? Bo tak jak tutaj radni mówili, naprawdę ten teren był... Dziki. Natomiast tutaj jakby po doświadczeniach dzielnicy 14 przewodniczącego, który żałuje, że nie podjął tych starań o to, żeby zablokować budowę osiedla Avia w momencie, kiedy były ustalenia, tylko przegapił ten moment. Zaczął protestować w momencie, kiedy ustalenia już były zrobione. To wtedy możemy bić głową. Natomiast to, że jest podejmowana tutaj uchwała negatywna, zapewniam pana, zarówno pana przewodniczącego, jak i pana radnego Kieczyckiego, że nie zostawię tego tematu. Bo myślę, że tutaj radny miejsca też mi pomoże, dlatego że naprawdę nie podoba mi się budowanie, jeszcze raz powtórzę, dziwolągów w miejscach, które później naprawdę doprowadzają do tego, że nasza dzielnica, która kiedyś mogliśmy mówić, że była zielona, zaczyna znowu wyglądać jak u Kulickiego. Czyli jak Wrocław. Ale tu się nie zgodzę, że jest dalej zielona. Na szczęście jeden pasek został, ale, tak jest. Ale przewodniczący wybudował też tam parki. Bardzo się cieszę, że Tomasz Grzyb nie będzie już wnioskował o miejsca parkingowe. Bardzo się cieszę. Czyli nie musimy tam już... Przepraszam, żeby nie przeciągać, bo tutaj należy podjąć decyzję. Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Dobrze, ale co z tym? Aha, to przepraszam, bo to imienne. Jest wniosek formalny o głosowanie imienne.
bardzo proszę przygotować listę. Oczywiście tutaj, tylko nie chciałem tego wcześniej, dopóki nie był wniosek omówiony. Proszę bardzo, mi dać listę. I tak, oczywiście, to może projektodawca przeczyta treść uchwały. W sprawie opinii warunków zabudowy, uchwała Rady Dzielnicy 16 Mieńczyce w sprawie opinii warunków zabudowy dla inwestycji i budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami w poziomie parteru i z parterowymi częściami garażowymi, z miejscami parkingowymi naziemnymi oraz infrastrukturą techniczną na działce numer 289/3 okręg 7 Nowa Huta przy ulicy Marii Dąbrowskiej w Krakowie. Paragraf pierwszy. Negatywnie opiniuje się ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami w poziomie parteru z parterowymi częściami garażowymi, z miejscami parkingowymi naziemnymi oraz infrastrukturą techniczną na działce numer 298/3 okręg 7 Nowa Huta przy ulicy Marii Dąbrowskiej w Krakowie. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Uzasadnienie. Budowa planowanego budynku wywoła negatywne skutki dla osób mieszkających na obszarze przyległym do inwestycji. Wysokość oraz odległość planowanego budynku ograniczy dostęp światła sąsiednim budynkom wielorodzinnym, tym samym obniżając komfort życia. Ponadto planowana droga dojazdowa i wyjazdowa do inwestycji stwarza dodatkowe niebezpieczeństwo dla ruchu pieszych, szczególnie dla uczniów uczestniczących do zespołu szkół ogólnokształcących nr 16 w osiedlu Niepodległości. Może chwilkę poczekać, może, bo może ktoś może. Rada Dzielnicy 16 odpowiada na wniosek Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa. Okej. Okay. Jest odczytane, tak? Jest. Wszyscy wiedzą, będą wiedzieli, za czym głosują. Tylko jeszcze te imienne. Tak, imienne. Uwaga. Oczywiście głosujemy za, przeciw lub wstrzymał się. Dobrze? Adam, no, jeszcze raz wytłumaczę. Dokładnie. Dobrze. Wytłumaczę dokładnie. Radny może głosować za tym projektem, przeciw temu projektowi lub się wstrzymać od głosu. Czyli za projektem negatywnym. Tak, za, tak, oczywiście. Za tym projektem, który przedstawił chwileczkę, proszę Państwa, żeby było czytelnie. Dziękuję. Dziękuję. I nagrało się. Rzeczy nagrane nie podlegają tej manipulacji. Adamek Rodert jest nieobecny. Aksamit Urszula jest... Nie głosowaliśmy tego imiennego głosowania. A nie głosujemy. Nie, nie, to jest głosowanie formalne. Rozumiem, myślałem, że już głosujemy. No, można, głosujemy. To znaczy ja uważam, że... Nie ma tej... Dość czasu przecież. Bartosik Kamil. Jestem za. Bartoszek Marek. Jestem za. Wilczycki Zygmunt. Za. Puszkowski Andrzej. Jestem za. Bury Stanisław. Przeciw. Góra Sławomir wstrzymuje się. Głośnik jest już tak. Głośnik. Grzegorz Pożena. Głośnik. Bardzo dobrze. Grzytarz. Za. Hałacińska Halina jest nieobecna. Jarosz Jan zwolnił. Jest nieobecny. Jarosz się zwolnił. Oczywiście. Czasem pan nie mówi jak zwykle. Liro Elżbieta. Jestem za. Łosia Agnieszka. Wstrzymuję się. Pana Rastanisław. Wstrzymuję się. Bilecki Jerzy. Jestem za. Nagórska Grażyna. Za. Paliński Zdzisław. Za, oczywiście negatywnym, dodaję na wszelki. Zaraz się. Szczurek Wiesław. Jestem za. Szewczyk Tomasz. Wstrzymuję się. Szewc bez butów chodzi. Jak wypowiedziałem. Dalema Piwowarska Maria Teresa. Jestem również za. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście za, jeden przeciw, raz, dwa, trzy, cztery, pięć wstrzymujących się.
A więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 przyjęła uchwałę w sprawie opinii odnośnie warunków zabudowy dla inwestycji budynków zespołów mieszkalnych wielorodzinnych z garażami przy ulicy Marii Dąbrowskiej. I teraz był już punkt ostatni, czyli oświadczenia, komunikaty. Rozumiem, że też już mamy to za sobą. Zamykam obrady 32. sesji Rady 96.